Cześć, dzisiaj zaczynamy nową serię Speedrun arkuszy egzaminacyjnych. W niej będę próbował pokazać Wam, jak rozwiązywać arkusze z egzaminu ósmoklasisty z angielskiego w jak najkrótszym czasie. Przed nami arkusz próbny z 2018 roku z wydawnictwa Oxford. Arkusz możecie pobrać z mojej strony internetowej, link znajdziecie w opisie. Akurat w jego przypadku pominiemy sobie zadanie 1.4 ze względu na to, że ścieżka dźwiękowa nie jest publicznie dostępna. Oraz wypracowanie, gdyż o nich możecie obejrzeć osobny materiał, link również znajdziecie w opisie. Aby nagranie było możliwie krótkie, to pominiemy w nim sobie czytanie poleceń. W końcu możecie przeczytać je sami, także zaczynamy speedrun. Zaczynamy od zadania 5. He's 15, na pozostałych odpowiedzi tłumaczyć nie muszę. It's delicious, to jest pyszne. Go downstairs, it's on the left. Zejdź po schodach na dół, znajdziesz to po lewej stronie. Souvenirs to są pamiątki. Take some snacks with you. Zabierz ze sobą jakieś przekąski. Zadanie 6. I'm afraid it isn't for you. Like, what do you think of this dress? It isn't for you. Dla ciebie nie pasuje. You won't believe it. I just won the school maths competition. Congratulations. Thank you. Could you pass me the bread, please? Sure, here you are. Could you, can you? To są takie sposoby zadawania pytań, z którymi musicie być na pewno zapoznani. In the future, Mike wants to become. Become znaczy zostać, stać się. I've just had another argument with my parents. Argument to są kłótnie, sprzeczki. I dream of becoming a chef. No to tutaj już mamy odpowiedź. She teased me, to znaczy, że tak się droczyła ze mną, przedrzeźniała mnie, nabijała się ze mnie. Can you advise? Advise to znaczy radzić. Czy możecie mi poradzić? Advise musimy znać. You can see this announcement. Announcement to jest ogłoszenie. W tym przypadku będzie inny lift. Belonging to są rzeczy przynależące do kogoś, takie przynależności. Staircase to jest klatka schodowa. You can store your bicycles, przechowywać swoje rowery. In the administrator's office on the ground floor. The author of this text. I mamy znowu to advice. Już wiemy, wtedy mieliśmy jako czasownik, znaczy radzić, tu mamy poradę. Dirty, no brudne, cause, powodować, illnesses, choroby. Visit the school nurse office to get more information on how to avoid infections. Avoid to właśnie unikać. Tutaj mamy this is an advertisement of. Advertisement to jest pełna forma słowa advert, które jeszcze ma skróconą formę ad. Wszystkie znaczą reklamę. Modern, nowoczesny, high quality, wysokiej jakości. Download, pobierać. Waterproof, wodoodporne. Waterfall, wodospad. No to mobile phone. Idziemy sobie dalej, więc mamy taki tekst. W tym zadaniu musimy te zdania poniżej wstawić sobie w te luki. Całość była koherentna. I was very happy and I called him, czyli to him. Mówi nam, co powinno być w tym zdaniu przed. Coś musi się odnosić do tego him. Tutaj mamy, they finally bought me a parrot. Idziemy dalej, tu mamy odpowiedź. Wasn't the best student, czyli musieliśmy go próbować czegoś uczyć, czyli w tym przypadku mamy they even started to teach him to speak. Exclaim to jest wykrzyczeć, obwieścić. That's why, ze względu na to, no to tutaj coś musi być. Coś, co spowodowało taką reakcję, że ktoś wbiegł, czyli his voice was very loud and strange. It turned out to jest taka fraza, którą też musicie znać, znaczy okazywać się, czyli okazało się. We called the police, zadzwoniliśmy na policję. They arrived immediately. Czyli coś, co spowodowało, że zadzwonili na policję, więc mamy burglar, włamywacz. Immediately znaczy natychmiast. Fence, ogrodzenie. Fortunately, na szczęście. Co jest przeciwieństwem słowa unfortunately, które znaczy na nieszczęście. Idziemy dalej. Run w tym kontekście znaczy prowadzić. Interested in, to musimy zapamiętać, że interested jest zawsze z in, nie at. Nie jakiś inny przyjmek, jest zawsze in. Boiled eggs, gotowane jajka. Arrange, to znaczy zaaranżować.
Dream about, marzyć o, take part in, brać udział w, invent, wynaleźć. Znowu mam to turned out, które już mieliśmy wcześniej. Spices to są przyprawy, good at, to też trzeba zapamiętać, że good jest zawsze z at. To może Was spotkać na przykład w zadaniu 13, że trzeba będzie to skonstruować, więc musimy o tym pamiętać. Więc które zdania? I cooked a dish that was an unsuccessful experiment, to będzie B. W przypadku tego zadania zawsze lepiej zacząć sobie od dołu. I attend cooking classes, to będzie C. Attend to znaczy uczestniczyć, brać udział w. I learned to prepare something to eat during my childhood, to będzie A. I I changed my eating habits, zmieniłem swoje nawyki żywieniowe, to będzie C. Idziemy dalej. Tu mamy takie proste zadanko. We're meeting on Saturday, czyli w sobotę jest wycieczka. 10 na muzeum, 5 na autobus, o tym jest mowa w tym miejscu. W niedzielę zawody prowadzki, organizatorzy zapewniają czepki i gogle, o tym mowa jest na samym końcu. Provide znaczy zapewniać, take part in znowu jest, było wcześniej, brać udział w. Idziemy dalej. Mamy zadanie 11. 6 wariantów, które musimy wstawić w 3 luki. Mamy tak, having adventures, bo wszystkie pozostałe czynności są zingiem wymienione, więc to też musi być zingiem. Spending, no nie pasuje do przygód, jeśli ma. Whose, której, nie who, bo who znaczy kto. I watch, film adaptation, obejrzeć adaptację filmową, no na nią się nie patrzy, ją się ogląda. Idziemy dalej, w tym przypadku mamy tekst. W pierwszym miejscu, w pierwszym przykładzie musimy zdecydować się na jeden z trzech czasów. Jako że czynność jest to ta pierwsza w past simple, to dalsza część narracji też będzie w past simple, więc mamy dalej met. Większość czasu, most of the time, pozostałe rzeczy nie mają sensu. Tutaj mamy tomorrow, czyli jakiś czas przyszły, no go nie jest do przyszłego, poza jakimiś bardzo niszowymi sytuacjami, have gone tym bardziej, więc going to. No i interested, właśnie to jest to coś, na co zwróciłem Wam uwagę wcześniej, trzeba było wiedzieć. Interested in zawsze. Idziemy dalej, been, starszy niż, older than, to jest taki rodzaj, który trzeba znać. Tych transformacji, byliśmy, we are at the zoo. Czy sądzisz, do you think? I when they were trying. Także to tyle w tym speedrunie. Myślę, że jeśli będzie Wam się to podobało, to zrobię pozostałych arkuszy. Także potencjalnie do zobaczenia w następnym materiale. Hej!